Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Avengersów. Parę rzeczy mam do powiedzenia na początek. Zacząłem sobie czytać artykuły, które zwykle mam w zwyczaju raczej odpalać, kiedy zaczynam jakieś nowe gry. Troszeczkę już w Avengersów pograłem, więc nie mogę powiedzieć, że dopiero zaczynam, ale te artykuły to Things I Wish I Knew, czyli takie pojawiające się przy praktycznie każdej większej premierze teksty, w których różni dziennikarze, growi opisują sytuacje, w których to rzeczy... nie umiem mówić. Ci dziennikarze mówią, jakie rzeczy chcieliby wiedzieć przed premierą gry, ale dzielą się nimi z nami, żebyśmy je wiedzieli zanim zaczniemy w tę grę grać. I tam też dowiedziałem się paru rzeczy na temat systemu progresu, levelowania, tego czy warto coś rozkładać, czy nie rozkładać i tak dalej. I co z tego wyciągnąłem? Po pierwsze, że tak naprawdę póki nie wbijemy 15 levela doświadczenia, a ja mam tutaj 6 dopiero kamalą, to de facto nasze postaci jeszcze za bardzo się nie otwierają. Nie warto też podobno upgrade'ować sprzętu, póki nie wbijemy mocy 130, a naprawdę dużo mi do tej mocy 130 brakuje. Generalnie brać za każdym razem po prostu to, co jest lepsze, jeżeli chodzi o numerek, i lecieć przed siebie, ponieważ wiele więcej tutaj tak naprawdę nie podziałamy, póki nie będziemy uderzali w jakieś wyżej levelowe rzeczy. I dlatego też tak będę robił, kupiłem sobie jakieś rzeczy jako Kamala, podciągnąłem ją na 14 poziom. Tak naprawdę ta klata i ten piorun mnie trzymają troszeczkę w dole, ale to nie jest wielki problem, ponieważ odpalamy sobie kolejną misję kampanii. Ja chciałbym sobie w ogóle rozkminić, czy ja mogę tutaj w dowolnym momencie udać się na przykład na helicarrier i zmienić sobie, bo wyczytałem, że niby tutaj gdzieś powinien się znajdować znaczek przeteleportowania się na helicarrier, ale nie jestem pewien, czy to jakoś nie jest ograniczone faktem, że Kamala teraz jest w mrowisku i ja nie mogę tego zrobić. Chciałbym sobie też wejść Hulkiem i kupić jakieś rzeczy w sklepie, ale dosłownie nie potrafię się chyba na niego przełączyć, nie wiem. Tutaj mam szczegóły mojego gracza, nie mogę tutaj postaci zmienić, nie widzę tutaj dosłownie miejsca, gdzie mogę sobie po prostu zmienić postać. Jeżeli ja jestem głupi, to dajcie mi znać, tutaj wybierz, wycisz, pokaż profil, tak samo. Karta wyzwań z tymi rzeczami, które dostanę, jeżeli będę jakieś cuda robił. Tak więc ostatecznie, a tutaj jakieś codzienne, jeszcze otwórz sejfy, pokonaj wrogów, za mało gram w tę grę, żeby tak naprawdę robić te wszystkie zadania jak szalone. Nieważne. Lecimy dalej, lecimy. Misje kampanii tutaj też wyczytałem, są tak naprawdę najciekawszą rzeczą, jaka w tej grze się znajduje, dlatego nie będziemy się tutaj opieprzać, robimy kampanię. Dajcie znać, jeżeli się wam seria podoba, lajkiem. A ja odpalam chyba Pustkowie Juta, tak mi się wydaje, tak, tutaj mamy misję. Ucieczka z więzienia. Czytaliśmy już, o co tutaj chodzi, wbijamy do środka. Mam nadzieję, że Hulk tutaj pójdzie z nami. Będziemy mogli coś podziałać. Na Inhumans w różnych ośrodkach w tej okolicy. Teraz, kiedy mamy wsparcie, możemy dość łatwo dostać się do jednego ze starszych ośrodków. Brzmi nieźle. Unieszkodliwiliśmy jedno z ich dużych laboratoriów na północnym zachodzie. Zasadniczo tak. Dzięki. Nie posiadamy zbyt wielu danych, ale teraz może uda nam się zdobyć więcej. Okej, widzę, że briefing taki raczej króciutki, spokojnie, przeszkadza mi to. Szybciej zaczniemy naparzać roboty, czy też przeciwników. No dobra, mogę zaprosić znajomych, ale wybierz bohatera towarzyszy. Jak naprawdę, jak na razie, szczerze wam powiem, najlepiej gra mi się Kamalą, nie wiem z czego to wynika. Hulkiem jakoś tak za bardzo mi nie podoba się granie przez tą jego furię i tym, że trzeba tą furią zarządzać w jakiś specyficzny sposób. A Iron Man... cholera, no, lubię Ironmana, ale problem mój z Ironmanem jest taki, że odpaliłem sobie poza nagraniem trening Ironmanowski i podchodziłem do niego 4 razy chyba, ponieważ miałem naprawdę duże problemy z odpowiednim walczeniem jako Ironman. On w jakiś taki specyficzny sposób jest obsługiwany, który nie do końca mi pasuje. Zarządzanie tą energią, te jego uniki, które takie troszeczkę klonkwiakowate się wydają być, nie wiem czemu, ale sposób walki Kamali jakoś tak najbardziej mi podchodzi, no i cóż mogę więcej powiedzieć. Muszę poćwiczyć. To nie tak, że oczywiście nie będę grał misji Ironmana, bo pewnie będę musiał, ale jeżeli chodzi o naszą rozciągliwą koleżankę, to jak na razie idzie najciekawiej. Podejrzewamy, że wykorzystują je jako laboratoria i przeprowadzają eksperymenty na miejscowej populacji Inhumans. Nie wierzę, że to wszystko dzieje się tuż pod nosem państwa. Ja myślę, że państwo swój nos w tym macza. Przebicia, a do tego koneksje we wszystkich większych korporacjach. AIM miało 5 lat, by zapuścić korzenie. Pokonanie ich wcale nie będzie łatwe. Od czegoś trzeba zacząć. Od nas zależy, jak to się skończy. Mówisz jak jeden z Avengersów, którego znałem. Tak, Kamala nowym kapitanem Ameryką. Był głównym laboratorium AIM, ale
od jakiegoś czasu bardziej skupiają się na swoim głównym więzieniu, a to oznacza słabszą ochronę. Zrozumiano. Pozwólcie Jarvisowi przeskanować okolice. Musimy wiedzieć, z czym się mierzymy. Wydaje mi się, że słabsza ochrona w żadnym stopniu nie będzie oznaczała, że będzie jakkolwiek łatwiej, dlatego po prostu trzeba będzie tutaj się przewalczyć do przodu. Zaznaczyłem placówkę na twoim hubie. No mamy kurde całą ekipę tutaj. Dziękuję, cholera jasna. Robicie. Chociaż tyle mogę zrobić. Dzięki wam udało mi się przetrwać w beznadziejnych sytuacjach. Sam wydaje fakt istnienia ruchu oporu oznaczał, że mamy szansę. Że szczerze mówiąc, to chyba nie będzie aż tak skomplikowane. Biorąc pod uwagę, że wziąłem sobie tutaj dwóch kolegów, to chyba raczej ich wszystkich powinniśmy pokonać. Co prawda to jest AI oczywiście, więc nie da się powiedzieć, że będzie tutaj jakoś perfekcyjnie. No i moje kurwa kombo powietrzne kompletnie nie wyszło. Jakieś dziwne czerwone rzeczy się ze mną dzieją. Wydaje mi się, że to może wynikać z moich przedmiotów. Nie wiem, nie do końca w tej chwili ogarniam, jakie posiadam. O, wow! Halo, kto go zniszczył? Kto go rozwalił? Któryś z moich ziomeczków tutaj strzelił. Iron Man, słuchaj, ty tutaj taki pierdol spuszczasz? Ktoś do obicia, no No, dajcie mi kogoś uderzyć, kurwa, macie! Cholera jasna, ja mam też niemałe obrażenia, muszę przyznać. Nie spodziewałem się, że aż tyle będę ich bił. Dobra, ja tutaj w ramach oczywiście badania sobie mapy dookoła, cyk, takie rzeczy tutaj mogę znaleźć. Raczej prawdopodobnie będę wydawał znalezione przeze mnie zasoby na kupowanie rzeczy w sklepach frakcji, czy też w normalnych sklepach, bardziej niż na upgrade'y. Tak jak już mówiłem, które rzekomo w tej chwili się kompletnie nie opłacają. Cholera, jaką ja mam moc na tą misję! Na tę misję. Dobra, wiecie co? Pierdolę. Będę mówił tak, jak mi na język przyjdzie. Koniec zważania na to, czy jest tę, czy tą. Wiem, będziecie się denerwować w komentarzach. Wy się zawsze denerwujecie w komentarzach. O, wszystko się denerwujecie w komentarzach. Ten go wybił w powietrze. Ja jakimś kopem dokończyłem. Niesamowite rzeczy się tutaj dzieją. W końcu to jest niesamowity Hulk. Incredible Hulk. Dobra, skrzyneczki są tutaj dookoła, sejfy, nie sejfy i mój cel mamy dość jasny, to ja bardzo chętnie sobie obadam wszystkie tereny, które tutaj mam do obadania, szczególnie, że mogę sobie po budynkach skakać. Co mamy tutaj na przykład? Proszę bardzo. Z ruchu oporu przydałaby się pomoc. Czyli uwalniamy gościa z ruchu oporu, tak? Te rzeczy to już miałem, chociażby jak grałem Iron Manem. Dobra, pierwsza rzecz, zdjęcie dronów strażniczych, bo one są niesamowicie denerwujące. Tego mogę od razu wykończyć. Nie spodziewałem się, muszę przyznać. I bum! Cholera jasna, ktoś tam mi przypieprzył. A tego mogę w ogóle chyba w powietrze wybić, o właśnie. Kombo na paszczę ci zrobię. Oj, kolejne wykończenie. A żałuję, że nie mam więcej tych tutaj moich wykończeń teraz odblokowanych. Dobra, latające rzeczy. Najbardziej denerwujące rzeczy to są te latające. Kurwa, jaki my tu rozpierdol robimy, halo! Takie mamy łączone obrażenia, że tutaj nikt się nam nie przeciwstawi, naprawdę. Ja tylko sobie mogę chodzić i zbierać te insygnia. Coś jeszcze tutaj jest? Nie, wszystko umarło, Jesus! Dobra, to pewnie muszę rozwalić standardowo, żeby uwolnić moich pobratymców. Jasne, czemu nie, po prostu rozpieprzmy wszystko. Ten to tutaj nie ma nic do powiedzenia. Okej, mało expa przez to zbiorę, ale to nieważne, niech moje ziomeczki też zbierają. W końcu jesteśmy kurwa Avengersami! Razem musimy być silni, a nie tylko Kamala. Dobra, wspaniała Miss Marvel, zdobyto PD. Rób swoje. Aha, a to pan teleporter teraz będzie tu przychodził i uwalniał naszych ziomków. Okej, to mi całkiem pasuje. Mam nadzieję, że w tych takich miejscach, które przyciągają uwagę... tylu lat? Nie ma tutaj miejsc, których nie pokażę na radarze. Wielu z nas było wcześniej złapanych przez AI. Kiedy zrozumieliśmy, że nikt po nas nie przyjdzie, wydostaliśmy się i zaczęliśmy planować na własną rękę. Mam tutaj na myśli, zastanawiam się po prostu, czy ja muszę się mocno skupiać na tym, żeby pójść w każdy zakątek tej mapy, bo dopiero wtedy skaner mi pokaże, ej, coś tam jest. Czy może będę mógł po prostu na własną rękę sobie tutaj iść tam, gdzie mi powie po prostu. Hej, idź tutaj, bo tutaj jest coś ciekawego. Trzymają ich w specjalnych zbiornikach bezpieczeństwa. O, wow, ten Hulk już tutaj przylazł. Syntoid mnie pierdolnie? Nie? Dobra, okej. Okay. Zdążyłem to ogarnąć. Cyga tak dystansowy, ale ja tu obrażenia robię, dobra. Wydaje mi się, że troszeczkę się aż za bardzo wzmocniłem teraz. Łamiemy tutaj wszystkich na kolanie. Nikt nie może się nam przeciwstawić, dosłownie. Ja mogę sobie ich tutaj pochlastać, coś tutaj strzeliło, nie wiem, czy to nasze, czy nie nasze. Kurwa, wszyscy takie obrażenia robimy i tyloma rzeczami strzelamy, że mi się normalnie we głowie myli. Cyk, parada. Oj, zajebiście, chociaż ktoś tam jeszcze z powietrza do mnie szyje. Nieładnie. Dobra, uniki. Ale co ja mówiłem o załatwieniu tych powietrznych? Łóż pięchą, łóż! Pięchą? Piąchą raczej.
Tutaj coś też powietrznego chyba do nas bije. O ty, kolego! Dobra, nie masz wiele już do powiedzenia. Jak Hulk ci się do dupy dobierze, to się żegnaj z życiem. Ktoś tu jeszcze chyba lata. Halo, przeciwnicy, gdzie jesteście? O, wszędzie dookoła są, dobra. Bum, piącha! Dobra, syn tu idzie pieprzony do góry! I tutaj dostaniesz kombo na paszczę. Po co ja mam tym Y-kiem podwójnym wyrzucać, jeżeli mogę tak po prostu typa przytrzymać X-a i on już sobie będzie szybował gdzieś tam w powietrze. Kamala, weź na dach! Na dach chcę! Chyba samochodu muszę użyć. Tak, Tony, jesteś w formie. Tak, tak, tak. Wszyscy cię uwielbiają, a ty jesteś ciągle w formie. Gdzie jest to miejsce, do którego ja zmierzałem? Bo troszeczkę odbiłem na bok, żeby bić przeciwników. Jakaś skrzyneczka, jakieś coś ciekawego tutaj będzie do znalezienia. Staram się w miarę często odpalać też zmysł taktyczny. On mi pokazuje wszystko, co tutaj jest interesujące. Już, co się pakujemy. Oczywiście tych wszystkich skrzynek tutaj nie załatwię. Prowadzić skan, by wykryć dostępną technologię. O, wow, coś dużego tutaj chyba jest. Gdzie AIM przechowuje sprzęt. Tak, nie, nie wiem. Co tak się drze? Jeśli zdołacie aktywować odpowiednią sekwencję. Uwaga, to może być pułapka. Odpowiednia sekwencja, powiadasz. Dobra, syn, to idę, to tutaj taki chyba jeden z najniższych tierów przeciwników. Tutaj za to jakieś skrzynki naścienne też się znajdują. Coraz więcej. Dobra, ja tutaj chciałem, o właśnie, coś takiego zrobić. Gdzie są przeciwnicy? Skrzyni z wyposażeniem. Dobra, dobra, skrzynia z wyposażeniem to jest coś, czego ja wypatruję praktycznie przez 100% czasu, Jarvis. Więc jakby nie masz co mi tutaj mówić, takich elementarnych rzeczy. Ty, no i misję w 3 osoby to ja bardzo chętnie sobie zawsze zrobię. Podoba mi się to takie poczucie zajebistej mocy, które odczuwam, kiedy jest nas więcej. Tam widzę jakiegoś dronka latającego. Ja bym sobie wskoczył najchętniej gdzieś na górę i go... BUM! Załatwił! Okej, spadnie na ziemię i go zniszczy. Okej. Ty, tutaj to widzę, że mamy jakieś trochę hardkorowe miejsce, pełne przeciwników. Dobra, wieżyczka... No załatwią! Ja normalnie tak majdam tymi łapami, że nie wiem, w co biję. O cholera, i tutaj mamy też tego koleżkę, co? Nawet dwóch! Oj, nie zdążyłem kombosa zrobić. Dobra, frajerzy. Piąteczka! Uuu, kupiłem sobie upgrade. Nie wiem, czy ja wam to pokazywałem, czy nie. Teraz mam 2 ładunki tej piąteczki do wykorzystania. Tak więc, mimo iż jebnę raz, no to tam zawsze mam drugie uderzenie też dostępne. A co najlepsze, kiedy jej nie używam, to sama z siebie się tam gdzieś będzie druga piąteczka ładować. I to jest zajebista opcja. Na przykład teraz. Piątunia! Uuu, o cholera, chyba coś zjebałem, mam wrażenie. Ten tutaj granatami rzuca, szybkie uniki. Powiem wam tak. FPS-ów jest niewiele, tak, to prawda. Jest ich nawet mniej niż posiłków dla dzieci w Afryce. Ale już niedługo, sieńko, mamy premierę nowych kart graficznych. Ja dosłownie sobie ustawiam, kurwa, budziki i powiadomienia, żeby tylko je zakupić, kiedy będę miał taką możliwość. O jebańcu, pieprzony. Dobra, życia to ja nie potrzebuję teraz. O, parada. Bocie pacyfikacyjny, pieprzony. Idę po ciebie. Już jesteś zestunowany, to zaraz będziesz klepany. Cholera jasna, i miałem tutaj teraz normalnie. Dawaj, atakuj, atakuj. Ziom! Uuu, rozbity. O cholera, coś mnie tu bije chyba. Mocnego. Takie pole tutaj nigdy nie sugeruje niczego dobrego. Dobra, myślałem, że skończy się paradą, ale jednak nie. A gdzie moje ziomeczki są? Gdzie wy w ogóle? A na dach się poszli bić, okej. Patrzcie, widzicie, jak każdy sobie pięknie zajęcie znajduje, nawet nie muszę nimi sterować. AI daje radę. Po co mi koledzy, jak mam sztuczną inteligencję do grania w tę grę? Okej, okay. Tutaj mamy jakieś zbiorniki, niezbiorniki i widzicie, tak mi się gra przyjemnie w tę grę. Możemy sobie tutaj pobiegać, osobno postrzelać, porobić to i tamto, ale gdzie jest ta jebana skrzynia, bo ja tutaj właściwie po nią przyszedłem. Ojej, ty wieżyczko pieprzona, ono tu! O wow, dobra, okej, tamten strzelił, ten rzucił kamieniem, nie ma o czym gadać. Czy to jest do rozwalenia? Nie. Czy to jest... Gdzie jest ta skrzynka? Cholera. Miałem jej chyba poszukać na własną rękę. Tutaj mamy coś interesującego. BUM! Okej, okay, i co to zrobiło? Dokładnie nie jestem pewien. No musi to być gdzieś tutaj. Może z drugiej strony też mamy takie coś do dziabnięcia, bodnięcia? Mam wrażenie, że te skrzynki będzie raczej gra starała się przed nami w jakiś tam sposób ukrywać. Ty, no ona jest tutaj, ale pod ziemią, więc potrzebna jest nam jak nic winda. Zasoby katalizator zebrane, fajnie. Coś może tu rozwalić, może tutaj stanąć mam na przykład, zjechać na dół. Ty, no to dziabnąłem, z drugiej strony nie ma takiego, chyba nie. Tam jest jakiś przycisk czerwony, o właśnie. Czerwone znaczy uderz. Otwarło się coś? Ty, okej, okay, dobra.
Mam tutaj takie... Chyba muszę 4 na szybko nacisnąć, tylko wynajdę sobie najpierw wszystkie. Jakieś kable tutaj może sobie idą? Tutaj jest jeden, kabel idzie w tę stronę, tutaj tak. Dobra, okej, okay. Odchodzą kable w różne miejsca, z różnych stron. Więc muszę tylko po prostu zlokalizować wszystkie te przełączniki, które są do kliknięcia. Dobra, widzę je wszystkie. Jeden, dwa, biegniemy tam, uderzymy teraz tego, cyk. I ostatni, bum. Dostęp przyznany. Dostęp przyznany, no wiadomo. Teraz do was. Oczywiście, że należy do nas. To należało do nas już dawno temu, Jarvis. Nie musisz mi takich rzeczy mówić. Ja czuję się tutaj, jakby mam bardzo roszczeniowe podejście do całej technologii AIM. W końcu, jestem teraz Avengerem. I ostatecznie cały ten sprzęt potencjalnie mógłby być Tonego. Tylko, że oni sobie pozwolili i wzięli. Abra, premia adepta, jednostki, bransolety. Jak tam, mogę sobie coś podmienić? Zaproś maksymalnie 3... Ty. Zapraszanie graczy, proszę was. A tu kampanię robię sobie profesjonalnie solo. Cyk, 15. I moc nam niedługo powinna wzrosnąć do minimum 15, jak tego klaty mi się uda wymienić. Dobra, wyskakujemy stąd zatem. Super zagadka zrobiona. Mega skomplikowane. Kamala, weź się tam. Kurwa, wciągnij. No, cyk. No, cykaj się tam. Dobra. Okej, okay, możemy wracać do naszego regularnego programu. Czyli wychodzimy stąd i idziemy klepać dalej roboty. Jeszcze poza naszymi celami głównymi mamy tu jakieś dwie rzeczy do zrobienia, ale wszystko jest mniej więcej w tę samą stronę, więc powinno być git. Walka, dajcie mi jakąś walkę. 162 metry ode mnie jest, w sumie nie wiem co. Tam mamy jakiś wpierdol czerwonym wykrzyknikiem, ale to za daleko jest, żebym się tym interesował. Dużo wieżyczek po drodze. Jacyś przeciwnicy już się tam respawnują. Bum, wieżyczko, weź wydupcek. Psujecie mi tylko życie cały czas. Dobra, a co tam przyszło? Coś tutaj chyba nam stawia wyzwanie, co? Oni jeszcze nie wiedzą co ich czeka zaraz. Dobra, wchodzimy do tego budynku i tyle. Wieżyczki po bokach, wydaje mi się, że też jakieś wieżyczki u góry. Wszystko będzie do rozwalenia. Cyk. W pobliżu znajduje się elitarna jednostka AIM. O właśnie. Ją, a być może zyskacie coś przydatnego. Elitarna jednostka zawsze daje fajne i przydatne rzeczy. Dobra, tylko te wieżyczki właśnie bym rozwalił. Tutaj widzę jedną w ogóle. Bum! No, Kamala, weź się ogarnij, stań tu i jebnij. O właśnie. Tak jak cię papa uczył. A Bu, czy jak ona tam na niego mówiła? Nie jestem pewien. Dobra. Piąteczka! Zium! Ależ go jebłem. Dobra, okej. Okay. Najpierw drony i wieżyczki, potem jednostki naziemne. To jest najlepsza technika. Może niekoniecznie wszystkich będę tutaj klepał moim uderzeniem dystansowym, bo nie ma po co. I nie jest to taka fajna zabawa. Dobra, ten mi tutaj chce chyba w pierdol spuścić. Gość nie wygląda na zbyt sympatycznego. Dobra, pancerz tutaj zaraz. Wszystko mu rypnie. Boże jedyny. Zero litości. Kurwa. Dobra, ja to nawet nie muszę się... Dobra, wiecie co, oni tam klepią na blisko. Ja jestem Kamala Khan, mam rozciągliwą łapę, będę bił z daleka. Elo. Co tam wydropiłeś? Awans, poziom frakcji wzrasta. Tak, przed zaczęciem tej misji wziąłem sobie wszystkie zadania od Inhumansów, ponieważ nie potrafiłem, kurwa, przejść na Helicarrier, żeby wziąć zadania od Shield. Muszę sobie jeszcze to rozkminić, bo taki trochę upośledzony growo się wydaje być, jeżeli nie potrafię zmienić lokalizacji w grze. Chociaż interfejs Avengersów zdecydowanie w tym nie pomaga. No i wtedy wiecie, i wtedy dopiero mógłbym tak naprawdę mówić, że robię wszystko, co jestem w stanie w jednym momencie, bo tak to te misje Inhumansów gdzieś tam się robią, tam PD frakcji rośnie, jakiegoś ekstra może dostaje zasoby. Ale Shield jest biedny, bo te misje to są codzienne. Ja praktycznie codziennie siadam do nagrywania jakiegoś odcinka. Dzisiaj akurat nagrywam sobie dwa, więc może więcej uda się podziałać. Ale poza tym to cholera... Shield będzie smutny. A dobrze by było obie frakcje robić, szczególnie, że dużo z tych misji zapewne, obstawiam, się nakłada i mogłyby się robić jednocześnie, ale ja ich po prostu nie robię jednocześnie. Dobra, okej. Okay. Czas na zmianę nogi, czyli zmieniamy się z Kung Fu na Muay Thai. Możemy działać. Nie badam tych obszarów aż tak dokładnie, jak zresztą widzicie, nie chcę tutaj się bawić z każdym jednym pojedynczym, kurwa, budynkiem, bo tu będzie zasób, bo tu będzie to, bo tam będzie tamto. Ty, tutaj jakiś radar mi się odpalił. Tak, tutaj były te radarowe rzeczy, co? W którą stronę znajdę? To były jakieś też shieldowskie chyba. Nie jestem pewien, czy shieldowskie. To jakiś hak. Czekajcie. Tutaj idę w dobrą stronę. Ale 100 metrów? Nie, dobra, przestałem się zbliżać. Tam gdzieś mam wyjść do góry? 90 metrów w tę stronę przyjeżdżę? Tutaj zaraz w jakieś skały uderzę i tyle mnie będzie. Proszę, gro, nie skraszuj się.
Teraz się odsuwam, tak wiem. Tony tam i Bruce i strasznie chyba męczą się, żeby za mną nadążyć, bo ja sobie biegam i skaczę i super skok. No widzicie, co się tutaj dzieje? Może ja muszę ten kamień okrążyć? Wypróbujmy okrążenie w takim razie. Bo jeżeli tam coś się faktycznie znajduje, to będę się zbliżał, jeżeli ta skała tutaj wykręca. Okej. Tak. Dobra, to będzie to. No jeżeli taki radar mi się odpala, to przydałoby się znaleźć to, na co ten radar wskazuje. 60 metrów. A do misji głównej sobie tam zaraz wrócimy. Nic się nie bójcie. Czekajcie, nie tutaj? Do środka miasta? Kurwa, do... Co ten samochód się tak buja? Ouuu! Jaskina! No dobra, w jaskini mogą być jakieś ciekawe rzeczy. 28 metrów ode mnie. Co my tutaj mamy? Zaraz się będziemy zbliżali. Nic się nie bój. Co ja odnalazłem tutaj? Jakieś rządowe tajemnice chyba. W pobliżu znajduje się Squad Shield. To Shield! Wszystko gra! No się wie. Tutaj 5-6 metrów. Dobra, gdzie jest to miejsce? To jest ten Squad Shield? Czy ja coś tutaj musiałem otworzyć, kliknąć? Gdzieś się dziabnąć tutaj? 10 metrów, 9, 8, 7, 5, 4. Ty, to jest to! Ta skrzynka? To się da otworzyć? Albo pod tymi kamieniami? Uuu, dobra, okej. To wiadro. No dobra, to nie jest wiadro. Myślałem, że to wiadro z gruzem. A to tak naprawdę Squad Shield. Patrzcie, jak pięknie wszystko tutaj eksploduje. Dobra. Tego się tutaj nie spodziewałem. Co tam w środku będzie się znajdować w takim razie? Skrzynunie? Zasoby? W23. Cyk, jedna skrzynka. Cholera, itemizacja Kamali tutaj zdecydowanie idzie najsprawniej. Jakaś dojebana skrzynka ze swoim własnym logo. Współrzędne skarbca. Daj współrzędne skarbca. Ukryte skarbce na świecie teraz mi będzie zaznaczało, co? No i w cholerę rzeczy też tutaj te podnoszę. Dobra, fajnie. Ja lubię znajdować takie ukryte miejsca z dodatkowymi bonusami dla moich postaci. Tylko właśnie, dostaję na razie obecnie chyba tylko rzeczy dla Kamali. Jako że postanowiłem grać Kamalą w tej misji, to ona będzie najbardziej dojebana. Muszę wam przyznać, nie spodziewałem się, że ulubioną moją postacią w tej grze jak na razie do grania będzie ta, o której właściwie nie miałem pojęcia, zanim nie zobaczyłem pierwszych trailerów. Dziwne uczucie, ale spoko. No jakaś taka świeżość w tych Avengerach, nie? Dobra, zobaczmy sobie te itemy. Zapewne coś lepszego mogę wrzucić. A proszę, moc 15. Współczynniki obrony i tych innych rzeczy. Wszystko rośnie pięknie. Podoba mi się to, że jest ten przycisk do automatycznego wrzucania najlepszych rzeczy. Zdecydowanie ułatwia mi to robotę. Warto to często klikać. Dobra, ale teraz... Lecimy w takim razie do ośrodka AIM, ponieważ jakby przyszedłem tutaj właśnie w tym celu. A tak, szedłem i w ostatniej chwili stwierdziłem, a jebać, i poszedłem kompletnie w inną stronę. Dlatego ruszajmy tam. Tam jeszcze jedna rzecz była do roboty, właśnie. Tam jakiś pytajnik jeszcze się znajduje. I dopiero jak ten pytajnik załatwimy, to można działać. Chociaż on się wydaje być dalej niż ten ośrodek. No tak, bo chyba na razie tylko podejdę pod ośrodek. Skrzynia z wyposażeniem. No właśnie. Ale tutaj coś się złego stanie. Znaleźliśmy ośrodek. Czyżby coś nas miało zaatakować? Kompletnie nie spodziewam się takiej sytuacji. A ty to kto? Kolejny bardziej dojebany żołnierz AIM po prostu. Myślałem, że jakiś super złoczyńca przyjdzie. AIM uruchomiło procedurę. Dobra, kim ty jesteś? Piąteczka będzie! Dobra, czy ja sięgłem do tamtego? Mam wrażenie, że nie. Dobra, nieważne. Trudno się mówi. Tam. Och, dobrze, zdążyłem. To mi też w ogóle trochę woli przywraca, tak mi się wydaje, jeżeli ja będę robił te wykończenia. Na tym to chyba polega, żeby robić egzekucję na ogłuszonych przeciwnikach, co by móc sobie potem dziabnąć i odzyskać trochę życia. Ale prawda jest taka, że zanim ja im nabiję tego stuna, żeby im w ogóle zrobić to wykończenie, to oni umierają. Więc ja nie mogę im zrobić egzekucji. Jestem za dobry w tę gierkę, po prostu. Proszę, swojego własnego ziomeczka pierdolnąłeś rakietą, gratulacje. Ten odpalił, widzę, Hulkbustera, elitarny rozjemca do widzenia. Przyjazne dla gości. Powiem wam tak, tak złą opinię. Średnio elitarni są. Dobra, Kamala, do góry. Co tam znajdziemy w środku? To mogę rozwalić. Słyszałem w ogóle, że tutaj niektórzy się wkurwiają, bo niektóre postaci mogą rozwalać takie ściany, a niektóre nie mogą. Na przykład Kamala może, Hulk też może, z tego co mi się wydaje. Ale taki Iron Man, żeby rozwalić ścianę, która jest rozwalarna, musi odpalić Hulkbustera. Co prawda można z niego przedwcześnie wyjść, żeby sobie nie marnować tego jakby, wiecie, paska ładowania tego Hulkbustera.
Ale jednak, nie ma tego po prostu domyślnie pod przytrzymaniem Y-ka i jak już sobie wybieramy, że gramy daną postacią, to troszeczkę słabiutko. Tak, 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 no wow, kurwa, przyciski klikam. Musicie zneutralizować węzeł ochrony. Wcale wcześniej tutaj, ale taka dziwna pauza się zrobiła, wcale wcześniej nie musiałem robić dokładnie czegoś podobnego. Dobra, wbijam do góry i bijemy. Raz, dwa. Ale klasłem, Boże. O, elitarny rozjemca. On jest na tyle dojebanym przeciwnikiem, że w końcu mi się udało zrobić to wykończenie tak jakby zgodnie z planem. Dobra, ty, bo ja mam to przytrzymać. Ktoś mi tu będzie przeszkadzał? A ja to mam po prostu chyba tylko wyciągnąć. Dobra, nie, mam je zniszczyć. Okej, dobra. Chłopaki, to wy się tam bijcie, a ja klepię transformator. Hulk, pomóż! Dobra, wydaje mi się, że w twoich wielkich męskich dłoniach nie ma takiej delikatności, żeby to móc wyjąć. Dobra, to ty mnie tam kryj, a ja klepię transformator. Woo! Dobra, mocne kombo wjechało, jest dobrze. Raz, dwa. Cholera jasna, dużo was tutaj! A to kutocze! Dobra, wy się tutaj bawcie, a ja idę tam na drugą stronę. Jebany rakietą mnie uderzył! Ty, bo ja w ogóle tej polimorfii nie używam do zwiększenia mojego ataku. Będzie stun? O, nie było stuna. Dobra, żyćko, 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 tutaj jest żyćko. Wyciągamy i robimy. Oni pewnie przyjdą mnie tutaj powkurwiać, albo i nie! Dobra, Kamala. Rozciągaj łapiszcza. Bum. I gotowe. Ten tutaj przyszedł mnie denerwować. Siema, rozjemco! Ależ pierdol, jeszcze coś eksplodowało obok. No i życie sobie odnawiam. Idealnie. Ta, co Spidermana robi? Halo! YB? Kurwa, YB chciałem! Halo! Ten, co blokuje wszystko, goś jest nienormalny, ale... Jak widzicie, tarczę ma tylko z przodu. Teraz jak odleciał trochę przed siebie, Iron Man strzelił mu w plecy... No i go rozwalił. Dobra, zjeżdżamy na dół w takim razie. Co tam straszliwego znajdziemy? Przytrzymaj, przytrzymaj. 5 gwiazdek, no. Ja w ogóle mam wrażenie, że mógłbym tutaj biegać solo. Aczkolwiek, jeżeli gra daje mi opcję dobrania sobie innych Avengerów do drużyny, to głupotą bym było tego nie wykorzystać. Dlaczego to zrobili, skoro nie jesteś z Inhumans? Według Tarltona, każdy, kto posiada moce, jest zagrożeniem. Dopilnowali, żebym nigdy więcej nie użył moich. Zmienili moją fizjologię w taki sposób, że kolejna zmiana rozmiaru mnie zabije. O, oh, wow, naprawdę? Przykro. Ja myślałem, że on po prostu porzucił bycie Ant-Manem, ale on teraz jest fizycznie niezdolny dane do tego. Wskazują na istnienie tajnego laboratorium na końcu tego korytarza. Już myślałem, że to kolejny przycisk. Dobra, koniec korytarza, co? W pobliżu znajduje się skrzynia ze sprzętem AIM. Warto ją zbadać. Ty no, skrzynia ze sprzętem to bardzo chętnie. Ja widzę, że tutaj mamy chyba jakieś... Czas na walkę! Dobrze, Kamala, że tak pięknie to wszystkim oznajmiasz. Gdzie są przeciwnicy? Widzę tutaj właśnie jakieś dziwaczne skrzynki, które są podłączone do tego sejfu. Zapewne zniszczenie ich da mi tam dostęp. Cyk! O, wow. Dobra, lecą kombosy powietrzne. Ja się tak tutaj bujam właśnie. Wywalam ich w powietrze, a potem ich klepię. Najlepsza taktyka. Dobra. Ja to bym sobie wszedł na górę w ogóle. Załatwił tego koleżkę, pana drona. Tarcza, ale ja z tarczą to współpracuję. Suchary. Dobra. Gdzieś tutaj na pewno... Oj, dron roju. Dobra, ja tutaj... O, gość znowu po angielsku zaczął napierdalać. Dobra, dron roju, nowa rzecz w kodeksie. Ja akurat... Płoną mi ręce, kurwa! Dobre te bonusy mam, nawet nie jestem do końca świadom ich istnienia. Jak to zapewne rozwalę... O właśnie, to zaraz będę miał do tego sejfu dostęp, tylko obstawiam, że jest tego więcej niż jedno. Ale to spoko, zaraz się zajmiemy. Chyba, że muszę je, wiecie, w krótkim okresie czasu rozwalić wszystkie, to by było słabe. Tak to bym nie chciał się bawić. O, YB! Hehehehe. Zajebiście. Oj, nawet inne wykończenie teraz zrobiłem. Siema, dronku. Raz, dwa i w powietrzu. Jest tu jeszcze ktoś? Kurwa, jak ja ich niszczę. Masakra. Naprawdę mamy dobraną drużynę teraz. Nie chciałem się huśtać. Kam, słuchaj. Wie, gdzie jesteśmy. Co ci powiedziało, że ja chcę się huśtać? Tak, tak, przygotujcie się na kłopoty. Tak, to już zrobione. Tutaj było drugie. Raz. Aha, dobra, każdy pewnie będzie chroniony przez jakichś przeciwników? Nie. Tak, nie? Muszę to chyba w odpowiednio krótkim czasie zrobić. Czekajcie, tu jest jedno i drugie. A gdzieś były kolejne? Tak, tam jest trzecie i czwarte. Dobra, to musi być w takim razie szybka akcja. A, tak, to są jakieś takie dziwaczne, heksagonalne jakby pseudo przyciski.
Dobra, lecimy teraz tutaj na dół. Tak, tak, Ej ma plan awaryjny. Hopie! Ja tutaj mam ważniejsze rzeczy teraz do roboty. Przyciski klikam. Dobra, ostatnie jest tutaj, zaraz przy ściance. Nawet nigdzie włazić nie muszę. I cyk! Kliknięte. Dobra robota. Dobra, poproszę moją skrzynkę z zaopatrzeniem w takim razie. Fajne są całkiem te miejsca, gdzie można skrzynki zdobyć, ale zdecydowanie nie powiedziałbym, że są jakoś specjalnie wymagające. Tutaj kliknij 4 razy, tam spójrzcie też walnij miejsce. 5 razy w różnych miejscach. Wolę nie myśleć, co Tarleton zrobił Inhumans w imię własnej pokręconej wizji postępu. Cyk. Dobra. Komiksy, jednostki, rzeczy, polichrony, opaski. Co tam, mogę coś podmienić? Oczywiście, że mogę. 18. Zaraz mi się miejsca zaczną kończyć, to potem wszystko po prostu porozkładam i bajlando, do widzenia. Zdobywamy kolejne, tam jeszcze jedna skrzyneczka gdzieś u góry jest, tylko jak tam dokładnie wleść? To jak kliknę, to mam wrażenie, że przejdę do kolejnego obszaru, więc to musi być jakoś tam gdzieś górą organizowane. Być może? Gdzieś... O, tu jest ścianka do rozwalenia, proszę, proszę. Dobrze, że te wszystkie ściany, które ja mogę rozpieprzyć moimi super pięśćmi, ktoś już wcześniej nadruszył, żebym ja wiedział, że mogę to rozwalić do końca. He, he, he. Dobra, przytrzymajmy. Uuu, coś fioletowego. A, i dużo jakichś pierdołowatych zasobów tutaj. O! Naprawdę dużo. Całe, kurwa, skrzynki pełne tego. Znaczy, całe ściany. Regały? O! Całe regały pełne tego. No i jakiś wzór robocika. Części takie typowe zasoby, one są dobre do kupowania tych prostych rzeczy, które są u handlarzy. Właśnie tam u handlarza chyba, no w tym mrowisku u handlarza kupiłem za 4 przedmioty dla Kamali, wydaje mi się. To jej trochę moc na pewno podciągnęło i właśnie na większość z nich wydałem zwykły, standardowy, najbardziej podstawowy zasób. Więc warto to jednak mieć. Gdzie jest laboratorium? Dobra, co tu się będzie działo? Właściwe miejsce? Udało mi się prawie o kurwa, ten łazik. Z tym walczyłem w tym treningu Ironmana. Przygotujcie się, żeby zająć się siłami AIM. To jest pojebany przeciwnik, to muszę przyznać. Pełna moc procesora. Cyk, parada, suko. Dobra, oni mają jakąś pojebaną tarczę przy sobie. Ała! Dobra, wiecie co? Ja mam taki plan. Piąteczka! Nie przerwij mi tego, skurwysynu. YB! YB! Widać, że te przyciski są takie... One są takie wyszarzone, te przyciski, w momencie, kiedy nie można ich kliknąć. O, wow! O, jak mi przyjebał! Dobra, wkurwiacie mnie wszyscy. Powiększenie! Uuu! Dobra, chcę sklepać tego. Wielkiego dreadbota. Dobra, nawet nie patrzę na to, czy on mi, kurwa, zabiera życie, czy nie zabiera. Po prostu typa klepie. Juuu! Uuu! Tamten Hulkbustera odpalił. Ja biję za swoje, kurwa, plecy kombosy. O, cholera, dobra, czas zacząć uważać. O, dobra, ten tutaj Iron Man przywdział turbo zbroję i robi turbo duże rzeczy. A ten, kurwa, na mnie się skupia, co za gnój. Nie wiem, które moje statystyki są najlepsze, będę go tak, kurwa, piąchą klepał. YB? O, cholera. Zajebiście, dobra. O, nie naciskałem X-a, miałem quick time event. Dobra, Hulk wykończył. Holy shit. Ile rzeczy naraz się tu właśnie działo. Pomocy. To, że AIM zamierza fizycznie usunąć jakieś próbki badawcze ze swoich eksperymentów. No dobra. Zautomatyzowany statek transportowy jest przygotowywany do odlotu. O kurwa, no to statek trzeba powstrzymać. A co się tutaj dzieje? Dostajcie się do desantowca, zanim odleci. Aktualizuję wasz HUD. To jest organiczne, nieorganiczne? Co tu się odjebało? W ogóle co to jest? Ten kokon może, w którym Inhumani się znajdują? Nie wiem. Wygląda to mega dziwnie. Ale wpierdol, spuściliśmy maksymalny. Podobało mi się to. Troszeczkę się podekscytowałem. Oglądam sobie ostatnio anime, które się zwie Hunter x Hunter. Jest tam taka postać, Hisoka się nazywa. I była jedna scena z nim, kiedy on się podekscytował i na cały ekran był napis WZWÓD! No i możecie sobie teraz wyobrazić taki napis, który się tu pojawia. Jak mamy to powstrzymać przed odlotem? Nie wiem, czy zdołamy, ale mogę spróbować zmienić zaprogramowany cel podróży transportu. Nie mamy już czasu, ale spróbujcie! Ja to wiecie, czego bym chciał? Żeby każda taka misja fabularna Avengersów, tak, ta najważniejsza... Wygląda na to, że zdążyliśmy w porę. Nie była po prostu... Do jednego z tych terminali. O, zaproś sobie kolegu, weź tutaj idź klepać przeciwników, tylko żeby był ustalony zestaw bohaterów, którzy konkretnie idą na tą misję i jest za tym jakaś większa logika, że dla właśnie oni mają jakieś cutscenki, rozmowy, których się podejmują i tak dalej. To by było dla mnie najlepsze w tych misjach fabularnych. Dobra, to przejąłem. Straciliśmy punkt dostępu. Odzyskajcie dobra. Nad nim kontrolę. Widzę, że muszę biegać pomiędzy różnymi punktami dostępu i je po prostu przejmować dla Avengersów, co? Postępy hakowania.
A ci przeciwnicy tutaj będą biegali i chcieli mi tutaj w pierdol spuścić i zabrać te miejscówki, dlatego trzeba ich po prostu klepać. Raz, dwa, trzy. Będę po prostu szedł tam, gdzie oni obecnie przejmą kontrolę. I to jest chyba najlepsza taktyka. Proszę, kryjo żołnierz. Dobra, przejmują B. Gdzie jest B? Tu, gdzie byłem chyba niedawno. A co ty tutaj, koleżko, sobie robisz? Dzień dobry! Gdzie, kurwa, te roboty takie zaawansowane są, żeby przejmować punkty dostępu? No i teraz C. Dobra, C jest tutaj na dole do przejęcia. Jebane robozaury. Hono tutaj! Raz, dwa! I klepiemy. No dobra, za daleko chyba odleciał, żebym go mu tak ładnie klepać. Nie widzę nawet, w kogo biję, ale byli mniej więcej gdzieś za mną. Raz i dwa i wybuch ciema! Cholera, sporo się ich zaczyna robić. Dobra, trudno. Chyba zaraz ktoś do mnie jakąś, kurwa, rakietą strzeli. Nie, po prostu znowu B przejmują. Dobra, to ja się stąd wyszwindluję. Cyk, A też przejmują. Dobra, chłopaki, zajmijcie się tym A. Ała, kurwa, dostałem rakietą. Ty, no, ale moglibyście się zająć trochę tymi obszarami hakowania, koledzy? Straciliśmy punkt dostępu. Teraz ja muszę się tutaj wszystkim zająć, kurwa, nic wam nie można powierzyć, naprawdę. Po prostu będę biegał tu i tam. A nie, przepraszam. Oni po prostu się mega skupili na tym, żeby w tym jednym miejscu to poprzejmować, co? No dobra. I pierdolnięcie! Dobra. Ja powinienem się zająć bardziej hakowaniem niż klepaniem tego typa na razie, bocie pacyfikacyjny. Pozwól, że cię na chwilę zostawię. Nie, przepraszam, chyba poleciał gdzieś w dół. No i znowu B robią. Nasz wielkolud padł! O kurwa, jak to nasz wielkolud padł? O Boże, ile ich tam się znajduje. Dobra, ale my już prawie zhakowaliśmy tak naprawdę. To my jesteśmy już almost bueno i udało się. Chociaż teraz naprawdę te siły się robiły troszeczkę dominujące. Transport zjawi się w mrowisku w ciągu godziny. Okej. Wracajcie. Musimy się przegrupować i zdecydować, co dalej. Dobra, dobrze, że wszyscy nasi przeciwnicy postanowili po prostu odpuścić w tej chwili. Cóż, to nie poszło zgodnie z planem. Mamy kilka cennych próbek badawczych, ale AIM jest o wiele potężniejsze niż przypuszczałem. Na dodatek więżą mnóstwo osób. Musimy ich powstrzymać. Nie, ja zgadzam się, Kamale. Ale potrzebujemy czasu na przegrupowanie. Gdy Tony wróci tu z Chimerą, będziemy w lepszej pozycji, by przejść do ofensywy. Zgoda, ale nie możemy zwlekać w nieskończoność. Dobrze, wróć do mrowiska i porozmawiamy, co robić dalej. Dobra, to kontynuuj kampanię. Nie jestem pewien, co się teraz dokładnie stanie. Czy ja polecę na kolejną misję mrowisko 18 plus 2? Możesz szybko zajrzeć do laboratorium? Tak, teraz chyba właśnie kontynuacja kampanii wrzuca mnie z powrotem w mrowisko, więc całkiem zajebiście. Co to odpierdalasz, chłopie? Weź zamknij ten portal, bo się ciebie boję, okej? Tutaj są te wszystkie rdzenie. A gdzie nasze w ogóle dostarczanie rdzeni do Tonego? To jest to, czym mieliśmy się teraz chyba zająć, nie? Tak mi się coś wydawało. Mamy z panią Medi pogadać. Jakieś tam nagrody frakcji jeszcze zrobiłem. Koordynator, tam jest jeszcze Hank Pym. Co tam, dobra, jakie misje? Sporo tego zrobiłem, szczerze mówiąc. Nie zrobiłem tylko tego. Następująca liczba wzmacniaczy energii. Tej misji to ja chyba nie za bardzo zrobię. Ratujesz, ale PD Sojuszy mi fajnie do góry podeszło. Hank Pym, jako tutaj szef chyba, przywódca frakcji Ruchu Oporu, raczej mi tutaj wiele nie pomoże. Ten ze swoimi potarganymi spodniami. Ona mi daje zawsze nagrody, ale teraz widzę fabularnie, muszę z nią pogadać, więc siema! Co tam? Co się dzieje? Słyszałam, co się stało ze statkiem desantowym. Nie rób takiej miny, chciałam ci tylko coś dać. Dawaj, upgrade'y. Cyk, ranga we frakcji wzrasta. Akceptuj, akceptuj. Czy ja coś mogę sobie tutaj już kupić? Mogę. Ale czy one mi dają jakiekolwiek bonusy? Nie, to mam zablokowane, przepraszam. Ranga frakcji 10 wymagana. A i gówno tutaj kupię w takim razie. Mam dopiero piątą. Cóż, Ruch Oporu ma inne zdanie. Całkowicie inne. Laska, ty ledwo dostałaś jakieś zasoby. Weź, nie bądź aż taka wdzięczna im. Bez przesady. O kurwa! A to tylko symulacja się nie powiodła. Słabo to wygląda. Dobra, co się dzieje na terenie treningowym? Tam jakiś gościu fireballami napierdalał, to mam wrażenie, że ostatecznie pewnie trochę przegiął. Moce ognia? Przyjebał jednym fireballem za dużo. No, powiem ci, Kamala, ty potrafisz rozciągać każdą część ciała. Myślę, że twoje też nie są takie złe. Dante. On się zaraz przewróci. Ha, kurwa, napisy spoilerują. Hej, wszystko ale się ze mnie leje pot. Ekstra moce.
Znaczy... wyglądają ekstra. Ja... chyba jestem polimorferką. To świetne, bo... mogę rozciągać ręce i takie tam... I ciągle pracuję, żeby nie wyglądało to śmiesznie, ale... Jesteś Inhumanem. Tak. Jak się nazywasz? Dante. Kamala. Co ci się stało? Złamałem nogę podczas ucieczki. Wiesz... najważniejsze, że się udało. Mam wrażenie, że z takimi technologiami na trochę więcej wróciła. Stać niż kurwa dwie deseczki i szmata. Ale ją złapali. Hej, Avengersi mają tu dotrzeć za kilka dni. Odbiją więzienie, a twojej mamie nic nie będzie, uwierz mi. Dlaczego nikt nic nie robi? Podsłuchałem, jak doktor Pym mówił, że przenoszą więźniów w nowe miejsce. Wiesz, to miejsce też znajdą. Jak je znajdą? Twoi Avengersi się spóźnią. Proszę, pomogę ci. Nie. Co za chuj, laska jest taka miła, taka sympatyczna. Nikt o nas nie dba. Jesteśmy Inhumans. No i gość ma taki kurwa problem ze sobą. Super ćwiczenie mocy w ogóle, ciągle napierdala to samo. Muszę powiedzieć Bruce'owi. No dobra, to chodźmy powiedzieć Bruce'owi. A to już wiemy, jaka będzie kolejna misja kampanii. pewnie sobie polecimy uratować jego matkę, bo to przecież nie może być tak, że zostawiamy ludzi, którzy tam są, szczególnie jak to matka, o której przed chwilą słyszałem. Musisz jak najszybciej wysłać jednorazowe podwozie na Chimerę z zapasami. I pamiętaj, dyskrecja to podstawa. Oczywiście, doktorze. Roy. Muszę powiedzieć, to genialna sprawa. Hej, masz chwilkę? Tak, co jest? AIM przeniesie Inhumans do nowego miejsca. Niedługo. Aha. Rozmawiałaś z Dantem? No, ten już wie, pewnie dzieciak. Kto to Dante? Jest pojebany i nawet nie ma matki. Inhumans. Udało nam się go wydostać, ale jego matka jest w więzieniu. A nasza akcja sprawiła, że AIM wzmocniło ochronę. Kumam. Słuchajcie, trzeba im pomóc. Gość jest zjarany. Co? Tam są Inhumans. Nie rozumiem. Matka Dantego. Nie możemy nie, tak siedzieć z założonymi rękami. Nie będziemy siedzieć, nic nie robić, dobra? Roy właśnie zabrał urodzenie energetyczne, czyli Tony będzie tu w niecały dzień, zaś my musimy czekać. Co wy mówicie? Przecież mamy Halka. Kamalo, ruch oporu próbował zinfiltrować ten obiekt przez wiele miesięcy. Wyjście było znacznie prostsze niż wejście, a mieliśmy wsparcie. Z poziomu ziemi ściany są prawie niezniszczalne. No to uderzamy od podziemi. Mogę pomóc. To zbyt ryzykowne. Nie rozumiesz, nie jesteś Inhumanem. Ty nigdy nic nie zrozumiesz. Jesteś dokładnie jak moja matka. Przykro mi, czekamy. Mamy pierwszy rozłam w nowych Avengerach. Ona chce uratować matkę Dantego. A on nie chce. Co my się, kurwa, skradamy? Nie mogę nic nie robić. Wymknij się z mrowiska. Co jest? No nie się. Rozumiem. Poinformuję doktora Pima. Możesz tego nie robić? No dobrze. Miłego wieczoru. Już myślałem, że gościu będziesz, kurwa, kretem. Masz ochotę porozmawiać? Nie mam ochoty porozmawiać. Daj mi spokój. Piękna noc, prawda? Pięknie wszyscy śpią. Cieszy mnie to, że w bazie rebeliantów są momenty, kiedy dosłownie nikt niczego nie pilnuje. Są tylko ultra sympatyczne roboty. A nie, hej, przepraszam. Kamalo, nie śpisz jeszcze? Widzę, szef transportu. No, ja chciałam skłamać, ale chcę się dostać do tego więzienia. Nie przenosiliby tych więźniów, gdyby nie my. Szacuneczek, tędy. Serio? Od tak po prostu? Mam co do ciebie dobre przeczucia, ale będziesz potrzebować tego. Tam nie jest zbyt bezpiecznie. I daj mi jedną opaskę na 10 mocy. Święty norniczny kamień śmiertelnej woli. Wow.
O, mam takie troszeczkę flashbacki z tego, jak przedmioty się w Falloutie 4 nazywały. Artefakty i przedmioty wspomagające to specjalne elementy wyposażenia posiadające unikatowe i potężne atuty. Przedmioty wspomagające wzmacniają poziom mocy bohatera, natomiast artefakty dodają czystą premię mocy. Znaleziony artefakt może być używany przez dowolnego bohatera. No dobra, w końcu wjechały artefakty. Moc plus 1. 5,3% większa szansa trafienia krytycznego, gdy działa wzmocnienie obrażeń. No dobra, ale i tak mam jeszcze lepsze wyposażenie tutaj. I takim sposobem, moi drodzy, mamy teraz już moc 19, a misja jest na 18, więc powinniśmy chyba dać radę. Mam też 2 punkty umiejętności, więc w co się muszę wpakować, ale na razie myślę sobie, stąd wyjdziemy. Historia się powtarza, to jest misja, na jaką w ogóle trudność? Nie mam zielonego pojęcia. Jest ograniczona czasowo, ale daje całkiem sporo tutaj doświadczenia. Tutaj czego mi brakuje? Zadaj obrażenia polimorficzne. Kurwa, no właśnie, muszę to robić, bo ja w ogóle nie używam tej polimorfii do zadawania obrażeń, tylko klikam, jak mnie mają atakować. To w ogóle chcę przestać śledzić. To niech mi się pojawia jeszcze śledzonko. PD Sojuszu Inhumans, w ogóle pokonaj wrogów, gdy postać będzie powiększona, to na lajcie zrobione. Porozmawiaj z członkami. Dobra, jeszcze egzotyczny artefakt za to dostanę. Otwieraj portala. Proszę, jakieś kurwa dziwne rzeczy robi, żeby otworzyć te portale. Rozumiem, że to ma być takie, że niby on rozdziera, kurwa, materiał, z jakiego zrobiony jest wszechświat. Ty, to cholera, mamy teraz solo misję? Czyżby miała być w jakimś stopniu skradankowa? Ci potrzebują naszej pomocy. Samotna Jeśli walka, to się uda, co? Wszystko zostanie wybaczone. Mam nadzieję. Okej, okay, no dobra, to może być troszeczkę hardcore, ale zobaczymy, jak się skończy. Ten odcinek dobiega już jednak do swego finiszu. Mam nadzieję, że się wam podobało, moi drodzy. Jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę. Ja uciekam, trzymajcie się, pa pa!